Znowu dzieci, to mi poniesie. Wasze Ekscelencjo, Wasze Ekscelencje. Dzisiaj my najmłodsi mamy zaszczyt witać Was w naszej celi. To wielka radość, że gościmy w Waszych kościołach naszego metropolity i biskupa. Wy zawsze dbajcie o to, aby nasza prawosławna cerkwa cieszyła się całym światem naprawdę. Że Boże Narodzone Jezus Chrystus jest Panem i że Bóg kocha nas Chrystus. Prosimy, przyjmijcie te kwiaty, bo módlcie się o nas. Tak. Wy jesteście światami. Kto was to nauczył? Wasz biskup, tak? No, ja nie wiedziałem. A ty chcesz być metropolitą? No to rzucimy na nim. Dogadaliśmy się? No dobrze się uzbierasz, a później proszę. No. A to co, myśli o Dubeca w Bukowie? Tak, Dubeca. No dawaj się też. Jak on Bóg błogosławi, niech ty te dobrze. A skończysz tu przyjść do seminarium i będziesz metropolitą. Dziękuję Boże, Panie, jako Gdyż przesływa. Co wy przeżywajcie? Przeżywajcie. Dziękuję Wam za to witanie. Trzeba Wam dobrą, Wam i parafianom, czyli Aj Gospodź Błogosławiaj. Wytwiski sami. Zwiedzki my sami, Joachim, z Boguszy. A, z Boguszy. 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 Tak. Boguszy jako jest. Z Boguszy napominałem się serca wiernej katedry prawosławnej, płonącej w gości w naszych progach, Waszą eminencję. Już ponad 75 lat, codziennie, spróbowana jest do zakładu boskiej. Prosimy Was pokornie, synownie. Złóżcie bezprawną ofiarę za wszystkich i za wszystkie. Pomóżcie się za pokój na całej ziemi. Znieście swoje święte, a w kontekście modlitwy dla nas wszystkich i wobec nas. I słuchajcie jeszcze. Jako Syn Boży, Synem Człowieczym. Przeżywali
najważniejszy moment narodzenia Chrystusa, który był momentem zbawiennym w historii człowieczeństwa. Bo to Bóg od Adama i Ewy, kiedy zostali wygnani z raju, obiecał całemu człowieczeństwu, że przyjdzie czas, że przyjdzie Mesjasz, przyjdzie Syn Boży, aby zbawić cały świat od grzechu. I oto ten moment nastąpił. Przyszedł Syn Boży, aby stać się Synem Człowieczym, abyśmy my, drodzy bracia i siostry, zostali po miłosierdziu Bożym synami, synami Bożymi, dzieci Bożymi. Przychodzi na Jordan po okresie około 30 lat od narodzenia i chrzci się od Jana. A dzisiaj słyszymy, że po chrzcie Jezus Chrystus zaczął głosić Ewangelię zbawienia. Zaczął głosić i mówić słowa: pokajcie się, ibo przybliżyło się Carstwo Niebieskie. Dzisiejsza Ewangelia mówi dla nas, że Jezus Chrystus opuszcza kraj, który przynarodził, i udaje się do Kafarnaum, aby tam, w Galilei, w kraju, który mówił prorok Izajasz, że przyjdzie czas, że ziemia, która była w ciemności, uwidzi światło. Ziemia, która była spustoszona swego czasu w Starym Testamencie, uwidzi i ożyje, uwidzi światło. I ta światłość przyszła do Galilei. Przyszedł Jezus Chrystus, aby oświecić, aby Jego narodzenie, aby Jego kazanie, aby Jego misja zbawiła tych ludzi, którzy tam żyją, i zbawiła cały świat. Możemy zadać pytanie, dlaczego tak ważne są te słowa wypowiedziane przez Jezusa, a wcześniej te same słowa mówił: Jan Chrzciciel, pokajcie się, ibo przybliży się Carstwo Niebieskie. Drogie bracia i siostry, te słowa znamienite po tomu, że oni mówią o nowej życi. Brat, siostra, jeśli ty chcesz zwrócić się jak wielkiego człowieka, odziej się w nową odzieżę. Odziej się w odzieżę świata, w odzieżę Chrystową. Jeśli chcesz przejść od grzechu k pokajaniu, jeśli ty chcesz przejść od grzechu k światu, ty должен прежде всего покаяться в своих грехах. Сбросить с себя ветхую одежду, так как и мы все, когда крестимся в купели крещения, мы имеем новую одежду, мы облекаемся в одежду белую, светлую, одежду Христова и Христового света. Так и эти слова говорят о новой, другой жизни для тех всех и для всех людей, который принес своим рождением во свет Христос Спаситель. Уже не будет закона, которого надо исполнять просто буквально, потому что закон будет и изменяется законом любви. Любовь, чем есть Бог, любовь прежде всего до всего творения. Ибо Господь так возлюбил человека,
що іменно послав Сина Свого Єдинородного, щоб Він спас весь світ. І сьогоднішній день, браті і сестри, ми стоїмо перед Спасителем мира і слухаємо Його слова: «Покайтеся, обновіть свою життя, зробіть свою життя світлею, збросьте себе грязь гріха, щоб этот грех, который ведет нас на погибель, и столько людей, тех, которые не видят света Христова, о которых мы, как верующие люди, можем указать на них свет, будем их, братья и сестры, призывать, и будем призывать, чтобы они увидели Христа, который есть истинный путь. Есть истина и есть спасение, чтобы мы не жили во тьме, чтобы мы были людьми света, чтобы мы были Христовы, чтобы мы жили во Христе, и чтобы Христос был в сердце нашем. Тогда не страшно нам будет ничто, не страшно нам будет ни изменение мира сего, ни войны, ничего, потому что все могу укрепляющим меня Иисусе, которому слава, честь во веки веков. Аминь. Ми прибули.
będzie nagrana, czyli Hajj, apostoł Paweł nazywa grzech i rozumiecznie, czyli Hajj, to jest tak, że nie musimy mieć nagrany, ale w sensie Hajj. Nie ma innego miejsca. Chrystus nas wzywa, idź za mną, chodź za mną, a skoro zdecydowałeś się iść za nim jako prawosławny wierzący, to musisz wypełnić wolę swojego nauczyciela, bo ona jest wolą Boga w Trójcy Świętej. I ona pomaga człowiekowi przejść przez ziemskie życie i osiągnąć to, co będzie.
Великого святителя
места нет. В Польше, где наши монастыри почти все были закрыты, остался единственный Ямпольский монастырь, и в память, и пребывание его блаженства там в Сербии владыка получил имя в честь Савы, первого архиепископа сербского. И вот память этого святителя, она как раз 25 января. Ваше блаженство, нехай мне будет вольно, в имени нас всех, кто здесь собранных, złożyć Wadyce najserdeczniejsze życzenia. Wyprzedzam troszkę fakty. W tym roku to także wielkie jubileusze u Jego Blażeństwa. 25 lat mi to policzył swoim, policzył służenia i predstawiacielstwo. 85 lat życia, ale i bardzo wiele osiągnięć, a najważniejsze, tak myślę, za ten ostatni czas, jedno z najważniejszych, to wybudowanie naprawdę w trudnych warunkach, różnych, obiektywnych i subiektywnych, pięknej świątyni w Warszawie, Hagi Sofii. I głównym świętem tego przybytku, tej wyjątkowej świątyni Hagi Sofii, kiedy zamknęli Hagię Sofię w Konstantynopolu, w Warszawie, powstaje nowa Hagia Sofia, jest święto Rocznictwa Preświętej Bogorodicy. I to samo święto jest także świętem naszej katedry. I czekając w tamtym roku Wasze Blażeństwo na Was, specjalnie przygotowaliśmy pamiętną jubanegiju z zobrażeniem pracnika ikony Rocznictwa Preświętej Bogorodicy i proszę w imieniu wszystkiej wrocławskiej pastwy, duchowieństwa i mojego przyjąć od tego panagiju do wszystkich i wszystkich napomnieć, to dla nas Wasze сегодняшнее присутствие, прибытие является сугубо историческим. Wasze Jerencjo, w jednym zdaniu chciałbym podziękować jeszcze Władysa Afanasiu, mojemu sąsiadowi, mojemu spowiednikowi, mojemu przyjacielowi, mojemu także współbratu z Jabłecznej i z Grecji. Władyka, dziękuję, że Władyka zostawił dzisiaj swoją katedrę, ale myślę, że obecność i to, że jego błażeństwo dzisiaj przewodniczy naszym uroczystościom, jest świętem tak dla całego tego naszego regionu i całej naszej cerkwi. Wasze Błażeństwo, dziękuję Wam jeszcze raz, życzę dużo zdrowia, wielu lat życia. Dziękuję tym wszystkim, którzy dzisiaj towarzyszą Wam, ojcu Krzysztofowi, Osławowi, Irenie i Mikołajowi, którzy są na co dzień z Wami, pomagają Wam. I dziękuję w imieniu całego duchowieństwa i proszę, módlcie się za nas. Tak u nas wygląda Wasze Błażeństwo, każdy niedzielny dzień. Дякую вам, брати і сестри, що так багато сьогодні всі ми зібралися. І дуже дякую хорові за вже пікний швіт, духовійству. Дякуємо пану професорові Петрові Куропце і пану Куропка. Так? І również помага брат Давид Дубець. Так. Bardzo dziękuję i rzeczywiście bez tego śpiewu dzisiaj byłoby, no nie tak uroczyście. Spasywo wschodnie w sił, a bracie i sestry. Dziękuję. Сохрани его на ноги.
poznaj swą moc i sto krany Jego.